Tu mamy kolejne przejście. Zakonserwowany trup. Nie umarły. Niewrażliwość na truciznę. Mają ci oto przeciwnicy. To my sypiemy do przodu powolutku, powolutku, ale do przodu. To jest 10 szkielecików. Dzięki temu amulecikowi. Dzięki tej oto zajmiaszczej różnicy. Złoto. Kurwa, się zatrułem jeszcze. Jeszcze wziąłem i się zatrułem. Dobra, tego przeciwnika na razie, no. Dajmy jakieś obrażenia, czy nie? Coś tam go bije. Zjemy sobie do życia. Czerwodny i czerwodny. Damy, ale z tym czerwodnym trzeba. A nie wiem, co mi się wydaje, że z nim to jest troszeczkę straty czasu z tym kolesiem. A, bo lecimy dalej. Do przodu to mi ten jeszcze nie było. Zakonserwowany trup, nie umarły. Wrażliwość na uciznę. Więc wybuch złok mogę sobie tutaj poużywać. Mam lecę z tymi wypady. Większą miksturkę do leczenia. Wytarczymy tutaj ten kapliczkę. Skręcamy niskiej jakości zbroje karacynowej z wojniskiego portalu, co nic ciekawego. 9 szkiecików, 60. No dobrze, to się wymiaszczą. Coś mnie tylko nie wiadomo po co. To jest ślepy zaułek. O, co mam tego? Jakiegoś bossa. Tylko leczenia, do many, nic poza tym ciekawego, tutaj nie ma nic ciekawego. Ślepy zaułek, tak więc idziemy tutaj na lewo. Kurde, jak ma po dupie, trzeba się uważać. Trzeba obrażenia i wybuch zwłok. Paf, 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 paf. Jest, chodzi, że spoko jest. Niebiański kamień, jak to ładnie brzmi. Taki przedmiot dla mojej czarodziejki. Jeszcze nie mamy stworzonej. Zwiększamy obrażenia. Zakonserwowany trup. Czekamy jakieś zwłoki. Czekamy na jakieś zwłoki. Złoto, złoto, uciekamy. Czy udało mi się nie zarazić superacką? Puk, puk, moi drodzy przyjaciele. Idziemy tutaj najpierw na prawo. Kroczek po kroczku. Mamy zaś na poziom drugi. To się pakujemy od razu na poziom drugi. Taka cisza. Dziewiąty, kurna, to się odsunęłem. Udało mi się to jakoś przetrwać, ale było no nieciekawie. Złoto i złoto. Zasieczą przy prawej stronie. Kupi. Kolejny boss mi to wziął od razu za. Atakował. Klasy mi pomóż może. Jest cisza. Pewnego wzmocnienia, miksturka wzmocnienia do many. Do many, do leczenia. Złoto, nic poza tym. Ja sobie wypiję, no mogę sobie też podnieść. Kolejny boss tutaj gdzieś sobie hasa. Piana dół, piana rdzy. No ma wyjątkowa szybkość, coś tam jeszcze. Dziewicza włócznia, złoto, 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 miksturka do leczenia. Jestem przeciążony. Jakaś część przy prawej stronie, tak? Lecimy tutaj do góry. Biesów też tutaj mamy. Miksturka zjem już od razu. Kolejny przeciwnik, boss. Jest dosyć duża ilość przeciwników tam.
No, po co by troszkę uważać. Kasim jak zawsze się tam bierze i... Piernicza. Kasim, chodź tu, kurde, chłopie. Pomógłbyś coś, a nie. Serce stali, przekleństwo zaklęta, aura wyjątkowa szybkość. Stający nóż, coraz wzmocnienia. Tak jakby się ustawiłem w sposób taki troszeczkę nieciekawy. Złoto mogę sobie podnosić. Jestem przeciążony. Jedną miksturkę do leczenia sobie wypijemy, dzięki czemu mogę sobie podnieść następną. Też miksturkę wzmocnienia. Podnosimy wszystko co możemy i lecimy do kolejnej lokacji. Do kolejnego pomieszczenia. Ostatnio uważam tych małych kodupi. Czyli ja chcę się czekać chwilę. 84 102. Wow, ale superasko. Miksturkę do many nie jest mi potrzebna. To nie ma nic ciekawego. Strzały. Jakby te strzały byłyby mi czegokolwiek potrzebne. Ale mieszko to. Jakieś ptaszki tam sobie latają. Biesy. ...471 sztuk złota. Portalu. Kapliczka. Trochę ciszej spokoju. Tak więc złoto mogę sobie popodnosić. Kurna, ta złota skrzynka by się przydała. Jest gdzieś na poziom trzeci jeszcze. No więc badamy ten poziom trzeci. Do leczenia. Szaman, fetysz. Mikstur leczenia. Długo mnie tego jakoś mnie interesuje. Okej, tak jest na początku. Idziemy tutaj na sam dół. Przy lewej stronie. Cisza, spokój. Złoto. Idziemy w dół. Jakie przejście dosyć ciekawe są tutaj. Na myszkę nadepłem. Chcę w myszkę wdepłem. Złoto, złoto, złoto. Oj, coś kipnąłem, nie to co powinienem. Złoto. Dwójmiejskiego portalu. Gotycka zbroja płytowa. Złoto. Miksturka wytrzymałości i kosa dobrej jakości. To się fajnie rymło. Tutaj mamy jakieś takie przejście dosyć ciekawe. Zamknięte. Tutaj o, moi przyjaciele, będzie też zamknięte czy... A, nie, tutaj zamknięte nie będzie. Przejście. Skrzynka ze złotem. Zamknięte. Tam w środku chyba coś było ciekawego, tak więc sobie tam wrócimy, zobaczymy mniej więcej co tutaj może być ciekawego. O, tutaj mam przejście. Było zamknięte. Tak, no, miałem też przejście. To nie było zamknięte, mam przejście do złotej skrzynki na razie, słuchacko. Szkielcików, wybuch zwłok. Złoto, złoto, miksturkę do leczenia. Nie mogę jeść, nie. Więc miksturkę do leczenia podniesiemy sobie tam. Co tutaj mamy? Zamknięta skrzynia, w której mamy złoto, runkę i tych. Nie mogę nieść więcej.
Okej, okay, czyli tą lukę IT mamy dosyć ciekawą, to mnie interesuje, ale lukę IT... Niemożliwe! Mi się na pewno może przydać, będę strasznie happy, że ją tutaj mamy. Więc przelecimy się tam, gdzie nas jeszcze było. Mamy kolejnego tego szamana i innych szamaników, fetyszów, znaczy się, których sobie z miłą chęcią weźmiemy i rozwalimy. Powoli, powoli, życie jakieś tam spada. Złoto. Kąt też mnie interesuje. Szaman fetysz. Czy jeszcze żywym tutaj byłem wszędzie, czy coś jeszcze mi brakuje? No nie mam przejść do tych dwóch pomieszczeń. No trochę to jest takie, no nie wiem, czy znaczy ciekawe na pewno co nie jest. Że nie mogę się dostać do tych dwóch pomieszczeń. Lecimy zatem tam, skąd przyszliśmy. I będziemy kombinować, jakby się tam dostać. Daliśmy sobie tutaj zadanie, żeby wszystko ładnie zbadać. Będziemy wszystko ładnie badać. Będziemy wszystko ładnie badać i wszędzie się ładnie badać i błądzić. Będziemy sobie błądzić, czegoż to by nie. Czy pewnie jakiś fetysz mi tutaj podskoczył? Po kolesiu. 9? 10, ok. Teraz dobrej kości. Nie mogę jeść. Złoto. Tutaj nie ma nic ciekawego. Duży talizman, bo panie. Jestem przeciążony. Panie mój kochany, drogi najlepszy przyjaciel, taki duży talizman by mi się przydał. Bym sobie chciał zidentyfikować. Nic nie wiem. Kurna, tragedia. Chciałbym zrobić coś, co by mogło mi się przydać. Tutaj, moi drodzy, nie ma nic chyba. Tak, dokładnie. Tutaj na prawo jeszcze możemy sobie skoczyć. Trzeba uważać tylko na przeciwników, żeby mnie tutaj nie wzięli, nie zabili. Golem mnie czasem bierze i straszy. Ktoś tak bierze i teleportuje ostro. Mogę sobie tutaj pożywać wybuchu zwłok. Dziki topór, bojowy kolec, to jest miecz. Nie mogę nieść więcej. Nie, nie jest miecz, to jest taki fajny topór. Przejścia tędy nie ma. Miejmy nadzieję, że z drugiej strony będzie przejście. Muszę sobie tu ładnie wszystko zwiedzić. Kiedy jest zablokowane? Szaman fetyszy. No i fetysz. Cisowa różdżka. Oj, się ustawiłem w jakimś takim miejscu, nie zbyt ciekawym. Ale to już byłem, moi drodzy przyjaciele, tak więc uprasku, możemy się wrócić. My się zajmiemy tym oto fetyszem jeszcze. No i uciekamy stąd, gdzie to jest wyjście. Tam na górze. Jakaś pułapka mi się aktywowała. Być na poziom drugi. Na poziomie drugim, gdzie nas jeszcze nie było. Tu u nas nie było. Na lewo możemy się przejść, nie. Będziemy się trzymać przy prawej stronie, moi drodzy przyjaciele. Rzucamy strzały. Oj, oj, oj. Trochę ciszej, spokoju, na razie tutaj nikt nie atakuje. Mamy też antidotum, tak więc sobie go wypijemy. Dopóki mnie nie widzą, to kurczę. Kurde, oni mnie tutaj szybko atakują. Nie wiem, co im się wzięło, no i...
co im się wzięło i stało, no ale dobra. Mamy jeszcze jedną tą, jeszcze jeden antidotum mamy, superacko. Kasimowi możemy dać jeden antidotum. Dzięki! No. Będziemy wychodzić na wyższy poziom, bo tutaj wszędzie byliśmy. Ja może mnie zdenerwują troszeczkę na poziom pierwszy. Na poziom pierwszym tutaj chyba wszędzie też byliśmy, czy nie? Tutaj na dole jeszcze, na prawo, na lewo, znaczy się. Sobie skoczymy. I będzie cacy i wychodzimy na tą, do tej całej dżungli upieszców. Okej, zatem wychodzimy stąd. Wyjście, moi drodzy, jest tutaj na górze, dżungla upieszców. Trzymaliśmy się tutaj przy lewej stronie chyba, tak? Czy się, czy nie? Ten paspór to wyzwiedziliśmy, tutaj byliśmy. W troszkę dzika chyba też sobie kliknęliśmy. Z lewej strony się trzymamy, czy z prawej, bo niż sam nie pamiętam. Się kurne gubię tutaj za miasto. Byliśmy tutaj na górze, byliśmy, czy co się dzieje z moją myszką? Powiedzcie wy mi, moi drodzy, przecież ziemi jeszcze nie było. Kolczata tarcza. Smosza tarcza by mi się przydała. Czyli z lewej strony się trzymamy. Trzymamy się z lewej strony. Idziemy tam, gdzie nas jeszcze nie było. Tu. Tu już byliśmy. Lecimy zatem niżej. Upsa. Złoto i złoto. Do zbroi. Kopieczkami. Dużo przeciwników tutaj mamy. Skrzycamy zwój identyfikacyjny. Jest tylko leczenia, pełnego wzmocnienia i nic poza tym ciekawego. To jest ślepy zaułek. Zwój identyfikacyjny mnie nie interesuje. Tak byliśmy. Ptaszki mi tutaj kurczę wyskakują, nawet nie wiem skąd. I dlaczegoż to? Mapę zrzucimy na lewą stronę, trzymając się przy prawej stronie, czy tam przy lewej stronie mojego nekromanty. Idziemy tam, gdzie jeszcze wcześniej nie było. Mam tutaj kolejnych zabójców dusz. Kurda, ta, ale mój golem oderwał. Złoto, złoto. Cicho, tutaj no. Tutaj nic ciekawego nie ma. I tutaj przyjaciele, kolejny ślepy zaułek, tak? Te super laski też się cieszą, że takie ślepe zaułki są. Więcej przeciwników, więcej doświadczenia. Zwiedzenia i wszystkiego, tak? Ważniejsze, że jesteśmy przez to, w tej całej dżungli upieszczej. Byliśmy dole? Uciekam, sam nawet się gubię. Czyli tutaj, o, jeszcze chyba nie byliśmy. Czy tam byliśmy tutaj, nie? Niby tutaj byłem, ale przeciwników mam. Las pranków, w lesie pranków już byliśmy wcześniej, super. Dżungla upierzców. Napiję się tutaj troszeczkę. I tutaj się idzie znowu do superaków, czy dalej dżungla upierzców? Czy mam wrażenie? Na spełków superacko. Dżungla upierzców. No to spoko. No i tutaj przyjaciele.
Dwóch szkieletów straciłem. Czy tam jednego? Teraz sobie go zrobiłem. Trzymamy się z lewej strony przez cały czas. Idziemy tam, gdzie jeszcze nie było. Kurwa, brzydki przeciwnik. Nie lubią go. Życie mi tutaj strasznie bierze i spada. Nie wiem, się zablokowałem. Opesy wpakujemy na prawą stronę w tym momencie. Mamy sobie ładne życie. Jesteśmy w dżunglu pieszców. Też chyba byłem wcześniej, nie? Dżunglą pieszczów. Wszędzie chyba już byłem, moi drodzy, przecież co mogę powiedzieć. Nie pozostaje nic innego jak udanie się do tego. Do kolejnej lokacji. A co zrobimy w kolejnym odcinku, się chcemy się udać do miasta. Czyli kolejna lokacja. Dolne Kurast. Ja w tym momencie sobie to wszystko powrzucam do mojej kosteczki. Już poza naganiem sobie to zrobimy i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Czy tam po cięciu. Tak więc dzięki wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło, dawajcie łapki do góry. Subskrybujcie mój kanał. No i do usłyszenia. Damy tu. Hejka, pa, pa.